Dzień dobry. Dzisiaj mamy 23 kwietnia. Znajdujemy się w miejscowości Podole Wielkie. Głównym tematem naszego spotkania są ziemniaki. Andrzej, proszę opowiedz parę słów odnośnie technologii, jaka tu jest uprawiana, uprawa gleby, nawożenie, sadzenie. Przed plonem dla ziemniaków zawsze są zboża, przeważnie pszenica. Po zbiorze zbóż wysypujemy wapno dolomitowe, potem występuje nawóz poplonu, na który się składa łubin gorzki, owies bezłuskowy i rzodkiew oleista. Po poplonie co robicie? Po poplonie jest orzeły to pole na głęboko, na około 28 cm. Czyli orka zimowa. Orka zimowa. W międzyczasie tak zwanym wysiewamy nawozy w dawkach i ilościach uzależnionych od zawartości danego pierwiastka na danej powierzchni. Po prostu to jest nawożenie precyzyjne, uzależnione od zasobności w glebie. Od zasobności gleby. A kiedy zaczynacie sadzić te ziemniaki? Czas sadzenia w zasadzie zależy od sytuacji na polu, od uwilgotnienia gleby. Nie można sadzić w glebę zbyt wilgotną, to jest taki podstawowy błąd, bo wtedy tworzą się bryły i kluchy na polu i te bryły zostaną w rdlinach uformowanych do wykopek. Jest już ich nie rozbije. One i te bryły będą problemem przy zbiorze. Będzie więcej obić, będzie więcej defektów po prostu. A oprócz wilgoci jeszcze jakiś czynnik jest tutaj ważny? Jest ważna temperatura, ale temperatura jest jakby elementem ważnym, aczkolwiek drugorzędnym. Najważniejsza jest wilgotność. Temperatura fajnie, jeżeli jest, jeżeli nie ma, to i tak trzeba sadzić. Dzisiaj sprawdzaliśmy tutaj w rdlinach, temperatura ile miała? 17 stopni. Czyli to jest bardzo dobra do sadzenia ziemniaków. No, lepiej niż sobie to wyobrażałem, to jest idealnie. Powiedz mi, jak sama technika sadzenia wygląda, bo widzimy tutaj pola takie ładnie uprawione, uformowane rdliny, czyli jak to jest wykonywane? Po orce zimowej, wiosną pierwszy zabieg to jest ciężki kultywator, który napowietrza glebę, troszkę to również ją ogrzewa. Po ciężkim kultywatorze odkamieniacz, który zabiera kamienie z pola i te kamienie, my odkamieniamy pola w sposób trwały, to znaczy zbieramy te kamienie do zbiornika, wysypujemy je na miedzy. Po odkamieniaczu idzie jeszcze raz kultywator, który wyrównuje nierówności po odkamieniaczu i przystępujemy do sadzenia. Czyli sadzenie odbywa się na gotowo, już sformowanymi rdlinami, tak, i tak. Więcej nic się w polu nie robi, tak? W naszych warunkach przede wszystkim musimy walczyć z niedoborem wody, tak? Późniejsze formowanie rzędów, uważam, że to jest błąd. To nieco spowalnia proces sadzenia, ale oszczędzamy wilgoć w glebie, prawda? Raz uformowana rdlina nie jest już w ogóle mechanicznie dotykana aż do wykopek. Czyli co, po posadzeniu już mechanicznie dotykamy ziemi, tylko wchodzimy z ochroną chemiczną. I teraz powiedz, jak u Ciebie wygląda ochrona, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów? Najważniejsze jest takie wykonanie zabiegów przedwschodowych, żeby nie musieć powracać do walki z chwastami w późniejszym okresie. Czyli skupiamy się na tym, żeby zrobić jeden bardzo dobry i skuteczny zabieg na chwasty. Wcześniej, jak był linuron, stosowałeś ten środek. Teraz go nie ma i będziemy tu stosować preparat Arkadę, tak? Tak. Część pól będzie robiona w mojej technologii, część pól będzie robiona w technologii Syngenty z preparatem Arkadę. Jest to herbicyd również przedwschodowy, akurat wkomponuje się tutaj w Twoją ochronę. Generalnie jest tak, że te herbicydy nie idą u nas solo. Są oczywiście mieszane z sobą, ale przede wszystkim są mieszane z RSM-em. I taką mieszaniną nawozowo-herbicydową opryskujemy pola. Jest to bardzo, bardzo skuteczny zabieg. Dużo bardziej skuteczny niż zabieg wykonywany herbicydami solo, bo raz wynika to z większej lepkości, większej gęstości takiej cieczy, również z większej ilości niż się standardowo stosuje cieczy roboczej. I to ten zabieg jest skuteczny w zasadzie bez względu na to,
jak bardzo wilgotne lub suche są rydliny. Powinniśmy to powiedzieć na samym początku, bo generalnie powiedzieliśmy, że uprawiasz ziemniaki, ale nie powiedzieliśmy, jakie uprawiasz ziemniaki i jaki to jest typ ziemniaka. Na dzisiaj mamy dwóch odbiorców ziemniaków przemysłowych. To są... odstawiamy ziemniaki na frytki, odstawiamy ziemniaki, produkujemy ziemniaki na chipsy. A trzecia część to jest produkcja sadzeniaków. Te wspomniane przez Ciebie typy produkcji, czyli chipsy, frytka i sadzeniak, to są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o technologię uprawy. My, zanim posadzimy, wiemy, kto i za ile od nas kupi. No to jest, uprawiamy 270 hektarów ziemniaka i to jest byłby zbyt duże ryzyko, gdybym po prostu zdecydował się na produkcję na tak zwany wolny rynek. To są zbyt poważne kwoty dla całego gospodarstwa. To jest najbardziej istotna część produkcji ziemniaki. My z tego żyjemy i musimy od razu wiedzieć, kto i za ile od nas to kupi. I także to się zgadza, że to są i chipsy, i frytki, i sadzeniaki. To są najbardziej wymagające działy, ale no, dajemy radę. Także widzicie Państwo, uprawa ziemniaka się opłaca. Na dzisiaj kończymy wizytę w gospodarstwie państwa Paszotów. Spotkamy się w następnym odcinku, gdzie poruszymy temat ochrony ziemniaków przeciwko chorobom grzybowym, jak również zwalczaniu szkodników. Także dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w następnym spotkaniu.